Witajcie, przyjaciele! Kiedy przyjdzie Jezus, to nie będziesz się mógł schować! Każde miejsce będzie oświetlone! Twoja dusza będzie na piedestale! Czy twoja dusza będzie zbawiona, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus? Jaka będzie twoja dusza? Czy twoja dusza będzie pełna grzechu? Czy twoja dusza będzie obmyta krwią Jezusa Chrystusa? Kiedy Jezus przyjdzie, to wjedzie jak Microsoft na rynek i nie schowasz się przed Nim, nie schowasz się nigdzie. On Ciebie zobaczy i wtedy będziesz musiał zdać sprawę ze swojego życia. Przyjaciele, nazywam się Aneta Kisiel. Kiedy miałam 17 lat, to narodziłam się z Bożego Ducha. Dzisiaj jestem zbawiona. Dzisiaj nie boję się wiecznego sądu. Dzisiaj nie boję się Boga. Dzisiaj oczekuję z żarliwością. Oczekuję przyjścia Jezusa Chrystusa. Oczekuję Go, bo w Jego oczach jestem sprawiedliwa i święta. W Jego oczach jestem najlepszą córką, najlepszym dzieckiem Bożym, bo jestem zbawiona Jego krwią. Przyjaciele, chcę Wam powiedzieć, że człowiek, żyjąc na tej ziemi, ma wiele potrzeb. Ma wiele potrzeb, ale jedna, jedyna potrzeba Twojej duszy, Twoja potrzeba, to potrzeba spotkania się z Bogiem. Twoją największą potrzebą powinno być spotkanie realne z Bogiem. Realnie z Bogiem powinieneś się spotkać. Wiesz dlaczego? Bo kiedy staniesz na Jego sądzie, to On Ciebie zapyta, co masz dla mnie? Co masz dla mnie? Chcę Ciebie zapytać dzisiaj, co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Co Mu dasz? Co takiego masz cennego w swoim życiu? Co możesz ofiarować Bogu? Temu, który za Ciebie umierał na krzyżu, w mękach. Ty dziś się chowasz przed takim deszczykiem, a Jezus Chrystus poniósł cały na krzyżu. Jezus miał wyprute żyły tylko dlatego, że On za Ciebie poniósł grzech na krzyżu. Co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Co Mu dasz? Co dasz przyjacielu w zamian Bogu za swoją duszę? Bogu, który powiedział, gardzę Twoimi marnymi uczynkami. On powiedział, ja chcę miłości, a nie ofiary. Miłości chcę, a nie ofiary. To Bóg, który za Ciebie umarł. To Bóg, który w osobie Jezusa Chrystusa zszedł na tą ziemię. I On powiedział, że On Ci nie zalicza żadnych grzechów. Poza jednym, jeżeli nie narodziłeś się na nowo z Bożego Ducha, to jesteś w niezależności, jesteś niezależny, żyjesz własnym życiem, jesteś panem swojego życia, a to jest grzech, bo twoim panem musi być Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, ten, który umarł za grzechy całej ludzkości, to jest ten, który wstał z martwych i to jest ten, który przyjdzie i Jego dzień jest coraz bliższy. Ja Ciebie pytam dzisiaj, jako córka Boga, jako zjednoczona z Nim, pytam Ciebie, co masz w zamian za swoją duszę, co dasz Bogu w zamian za swoją duszę. Nie ma znaczenia, czy masz 15 lat, czy masz 30, czy może 80, co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Niech to pytanie Ci się śni. Co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Co Mu dasz? Jezus, kiedy umierał, to umierał z miłości za Ciebie. On wypełnił 10 przykazań. On wypełnił 10 przykazań. Ty dzisiaj nie musisz robić nic poza jednym. Ty dzisiaj musisz w Niego uwierzyć, w Jego śmierć i zmartwychwstanie, a będziesz zbawiony, dlatego że zbawienie jest z łaski za darmo. Zbawienie wykonało się 2000 lat temu na krzyżu. 2000 lat temu na krzyżu wykonało się zbawienie. Ludzie, do Boga nie przychodzi się poprzez religijne uczynki. Do Boga nie przychodzi się przez martwe uczynki, przez ubieranie choinki. Ja Cię pytam, co Mu dasz? Co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Co
przedstawisz mu swój dyplom, swoje wykształcenie, swoje osiągnięcia życiowe. Co mu dasz? Bogu, który jest Panem całej ziemi, który jest Panem również twojego życia. Co mu dasz? Co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Nie ma znaczenia, jakie masz wykształcenie. Nie ma żadnego znaczenia, jak wiele chwil złych przeżyłeś w życiu. Nie ma żadnego znaczenia, jak wiele dobra cię spotkało. Bo jeżeli nie oddałeś życia Jezusowi, to nie wejdziesz do nieba. Musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha. Religia wmówiła ci, że musisz jakieś martwe uczynki spełniać. Okłamali cię dlatego, że zbawienie jest z łaski za darmo. Za darmo, za darmo. Rozumiesz, co to za darmo? Za darmo, za free jest zbawienie. Dzisiaj ty możesz zdecydować, gdzie wieczność spędzisz. Czy swoją wieczność ty spędzisz w niebie, czy wybierzesz piekło? Jezus powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. I do Boga nie przychodzi się inaczej, jak tylko przeze mnie, jak tylko przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Ludzie, może wam się wydaje śmieszne to, co ja tutaj robię, ale Słowo Boże mówi, że Ewangelia jest jedna. Jedna jest Ewangelia i ta Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi. Ta Ewangelia będzie głoszona po całej ziemi. To Ewangelia, która mówi, że Bóg zszedł na ziemię, żeby pojednać ze sobą każdego człowieka. Ja cię pytam dzisiaj, co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Co mu dasz, przyjacielu? Co dasz Bogu w zamian za swoją duszę? Co mu dasz, kiedy twoje uczynki to splugawiona szmata, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym, że twoje uczynki to splugawiona szmata. Twoje uczynki